Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj mamy na tapecie grę Gunbird. Grę, która wydała firma Psikio, chyba z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy zresztą. Tu wyjdziemy w tej chwili jakieś demko na ekranie. O ile dobrze pamiętam, to jest gra z 1994 roku. Zaraz tu mi się chyba to wyświetli, więc będę mógł... Tak, 94 rok, firma Psikion, dobrze pamiętałem. Typowa strzelawka, bardzo fajna grafika, bo już tutaj zagrałem przed rozpoczęciem nagrywania sobie, żeby zobaczyć co i jak. Także graficzka bardzo fajna, efekty dźwiękowe też niczego sobie. No myślę, że powinna być to fajny odcinek, fajna rozgrywka. Żeby zacząć, trzeba wrzucić dwa żetony, natomiast żeby kontynuować już rozpoczętą rozgrywkę, wystarczy jeden żeton. W takim razie wrzucamy. Widzicie, w tej chwili wrzuciłem jeden żeton, no i nie mogę rozpoczynać gry. Muszę wrzucić jeszcze kolejny. O, i teraz dopiero mi się pojawi możliwość rozpoczęcia. Dobrze, wrzućmy sobie, czyli te dwa na rozpoczęcie, tak żebyśmy mogli mieć jak gdyby trzy kontynuacje, tak jak to zwykle bywa. I jeszcze jeden, tak, w tej chwili mamy trzy kredyciki. Dobrze. Teraz wybieramy postać, jaką chcemy grać. No, niech będzie to ta postać. No i lecimy! Bardzo fajna gra, uważam. Zobaczcie, jaka fajna grafika. Efekty dźwiękowe też chyba niczego sobie. Zresztą słyszycie. Zaznaczam, że to jest uruchomione na emulatorze, nie jest to fizyczna maszyna, tylko jest to emulator. No i jak widzimy, w miarę fajnie to się zachowuje. Gorzej z moimi umiejętnościami. Chciałem złapać te... No a tu niestety jest... Dobra. Może jakieś bomby? O, tu się rzuca bomby, widzicie? No niestety. O. No i kontynuacja. Bumba. Ładnie. Także powolutku sobie składamy magiczne lustro. O, bombę żeśmy złapali. Tu jakieś ludziki widzę są, ale te ludziki chyba nie, w żaden sposób nie oddziałują na nas. Nie wchodzą w interakcję z nami. Bombę rzucimy. Nie ma to jak bomba. Bomba, niech będzie bomba. Hopsa, o. No i ostatni kredycik. Zobaczymy, jak daleko dojdę. O! No niestety. Dobra, lecimy z bombami, bo to coś widzę, że marnie. No i kredytów w tej chwili nie ma, więc musimy dodać.
Dodajemy, słuchajcie, 10 kredytów. Nie możemy 10, możemy 8, 9. W zasadzie wszystkie. Dobrze, niech będzie 9. I lecimy. Zobaczymy, jak daleko dojadę. Gierka jest naprawdę wypasiona i chyba już rozumiem, dlaczego oni dali, tak ją zaprogramowali, żeby rozpocząć, trzeba było dwa kredyty dać, ponieważ po prostu jest fajna, a potem, żeby dać na zachętę, to już wystarczy jeden dla kontynuacji. Ojejku, a co to za cudo? A. Dobra. Ojejku. To jeszcze ma jakiś miecz taki, patrzcie. No. Rozwaliliśmy. No. No tutaj bomby, gdzie cały czas lecą. Żeśmy jedną sobie do kolekcji zebrali. Oj, 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 oj. Tutaj już rzucimy bombę. Nie będziemy się... Nie udało się tym razem. Popsa. No. Oj. Oj, ciężko, ciężko. Dobra. Uzbroił się, patrzcie. Oh.
5 kredytów zostało. No, udało się. Lustro mamy całe. Ojej. Idą. Ojejku, to co się dzieje? Dwa kredyciki zostały. Ciężko. Dobrze, dodajmy sobie jeszcze w takim razie 3 kredyciki, bo muszę to przejść. Dobra.
A jeszcze coś, patrzcie. No nie no. No. Oj. Może być tu słabo. Idą. Biała flaga wywieszona. No i ostatni kredycik. No i na tym się skończyły nasze kredyciki. Tak wygląda ta gierka. Myślę, że jedna z ciekawszych, które tutaj prezentowałem na kanale. Zachęcam do komentowania, zachęcam do lajkowania. O, mam jeszcze wpis, patrzcie. Na pierwszym miejscu wpis. Także tak jak powiedziałem, zachęcam do lajkowania, łapka w górę, łapka w dół, jak komu co pasuje. Zachęcam do zostawienia komentarzy i subskrypcji kanału. A tymczasem to tyle i do spotkania w kolejnym odcinku. Dzięki za to, że żeście wytrwali do końca. Trzymajcie się, cześć!